szeroki kapson, nie? Siema byko i normalnie, let's go. No więc moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku, tak już oficjalnie. I dzisiaj moi drodzy, jak robić takie fajne, proste miniaturki, takie klikalne miniaturki. Dość ciekawy poradnik dzisiaj, taka jakby pierwsza wersja na przykład z Minecrafta, albo z twarzą, zobaczycie, oglądajcie do końca. I jeszcze na wstępie bardzo bym was prosił o łapeczki w górę, bo naprawdę zasięgi, ludzie, trzeba podbić, żeby chociaż było takie 50 łapek na film, będę wtedy najbardziej szczęśliwym człowiekiem na świecie. I suba zostawcie tam na dole, tam zostawcie na dole, bo wbijamy 2000 subów. I w tym tygodniu będą mocne filmy i zapraszam też na Discorda mojego, bo na Discordzie macie bardzo ciekawe i fajne rzeczy. Podobaczcie. No i to tyle. I dawajcie jeszcze pomysły w komentarzach, jakie poradniki robić kolejne, bo chcę jakby robić kontent dla was, czyli coś, co wy byście chcieli. A nie, to się, ja też bym to chciał, ale wiecie, o co chodzi. Dobra, moi drodzy, bo generalnie tak teraz full serio, się ma kamerka, dawno nie było kamerki tak na odcinku, także na cały film. Dzisiaj poradnik, jak zrobić prostą miniaturkę. Najpierw tworzymy projekt o rozmiarach 1920x1080. A, i jak ktoś nie ma Photoshopa, to nie pisać, że a to jest program darmowy, macie Photopea. Jak ktoś nie wie, co to jest Photopea, Kamil Nalepa, poradnik, macie w przypiętym komentarzu pod tym filmem, jak nie zapomnę. I tam macie wyjaśnione Photopea, jak co tam robić i w ogóle. A to jest to samo, co Photoshop, praktycznie tylko, że na przeglądarce. Klikamy utwórz. I moi drodzy, takie podstawowe parę zasad robienia miniaturek na YouTube'a. Pierwsza złota zasada. Miniaturka ma wyrażać emocje, czyli sam napis, szczerze, słabo wygląda. Sam napis słabo wygląda, po pierwsze. Po drugie... Cholera. Po drugie, miniaturka powinna nie być taka, że nawalone jest po prostu miliard rzeczy, tylko po prostu ma być klikalna, czyli ma się wyróżniać z pozostałych. Więc co pierwsze? Pierwsze, moi drodzy, potrzebne nam jest tło do miniaturki, czyli damy sobie takie tło, takie fajne, o, i zrobimy miniaturkę taką dwukolorową, taką niby prostą, ale niby nieprostą. Taką, którą mam, jakby Ali zrobił i to jest taki najfajniejszy przykład, jak zrobić taką miniaturkę, to wam pokażę tak plus minus tutaj na przykładzie tej. Pierwsze, co robimy, moi drodzy, to możemy się pobawić na przykład, no nie wiem, color balance, na przykład tutaj się pobawimy kolorkami, jakieś damy tutaj color balance, jakieś to, o, tak, o, to na przykład takie fajnie i ładniej to wygląda. Dalej, podzielimy sobie to na pół, czyli szukamy gdzieś połowy, dobra, uznam, że tu jest połowa, jest nawet trochę dalej, czekajcie, o, tu, dajmy, że tutaj jest połowa, kontrol, kopiuj i mamy jakby przepołowione, czyli że mamy jakby coś takiego, essa, nie? Dobra, dajemy Ctrl U na jedną z tych połów i po prostu dajemy tutaj kolor na przykład takie coś i nasycenie można trochę zwiększyć i jest git. Ok, drugą połowę dajemy tak samo i zamiast w tą stronę dajemy sobie w tą stronę. O, SS, normalnie, dobra, coś takiego i siema. I tutaj widzimy, że tu mamy kolor taki fioletowy, czyli dajmy sobie na przykład tutaj kolor fioletowy, wybieramy kolor taki fioletowy, dobra, i klikamy G. Okej, tylko sprawdźmy, bo to mi zakrywa całe. No to klikamy tutaj takie prawym przyciskiem myszy, utwórz maskę przycinającą i utworzy nam tą maskę przycinającą na warstwę pod spodem. I tutaj się bawimy na przykład, dajemy na przykład, no nie wiem, jakieś fajne krycie, czyli szukamy sobie jakieś wygodne, na przykład barwa. Barwa, krycie zostawiamy takie, jakie jest. Czyli tak naprawdę to, że tutaj pozmieniałem kolorki, nic nie dało, bo w sumie za to po prostu barwę zrobić, więc to już można sobie scalić, stal warstwy, super. I robimy tak samo pod spodem i tutaj dajemy, na przykład tu jest ten, no to po drugiej stronie dajemy taki aqua niebieski. Robimy to samo, czyli utwórz maskę przycinającą, barwa i mamy coś takiego, stal warstwy. No i mamy zrobione to tak, o, tylko, kurde, tu, pa, tu. A nie, dobra, jak to się oddali, to jest jakby nierówno, to jest niebieskie, ale ciu z tym, dobra. Dalej co robimy, moi drodzy? No dalej, na przykład możemy zrobić sobie parę fajnych efektów. Na przykład ja użyję sobie Ali GFX Packa, jest to GFX Pack publiczny u Aliego do pobrania. To te wszystkie takie linki, takie te ważniejsze dam wam po prostu do opisu, żebyście mieli, do opisu, do komentarza przypiętego. Macie komentarz taki pierwszy przypięty, tam macie wszystkie linki do filmów, tam będziecie mieli to rozpisane, tak plus minus, żebyście wiedzieli, co do czego jest. Panie, to ty na mnie spojrzałeś. Dobra, nazwą się tego nie sugerujcie, bo to jest niby Fortnite, ale to można użyć do wszystkiego, więc to jest taki uniwersalny GFX pack zrobiony przez najlepszego youtubera na świecie. No, ale dobra, moi drodzy, co nam tu jest potrzebne? Po pierwsze, potrzebujemy, gdzie to jest? Tu jest PNG, wchodzimy, ja tutaj mam Sunburst'a i bierzemy na przykład... Tego nie. Możemy sobie wziąć jakieś na przykład te obramowania, na przykład to mi się nie podoba, to też mi się nie podoba.
To też mi się nie podoba. Dobra, ludzie, jak nie wiecie, gdzie są efekty w padce, wchodzicie po prostu na najfajniejszą rzecz na świecie, czyli wchodzicie, moi drodzy, na Opera GX, najlepsza przeglądarka, wpisujecie anime effects PNG, wchodzicie tutaj, klikacie grafika, macie tutaj, klikacie prawym, zapisz obraz jako, wchodzicie sobie tutaj, zapisz, no i macie. No ale co, zrobimy, bo to jest, kurde, czarne, no to klikamy sobie magiczną różdżką i zaznacza nam to czarne, bo tu jest białe i czarne, klikamy delete, ale oczywiście nie można tego, ponieważ te obiekty to jest jakieś inteligentne dziadostwo, czyli rasterizujemy warstwę, klikamy delete, no i Esacito, tylko kurde, słabo to wygląda. Dajemy sobie nakładkę, taki fajny efekt, tylko go jest za dużo moim zdaniem, więc dajemy, po prostu powiększamy, dajemy coś takiego, siema Esacito, nie? Nawet możemy zmienić lekko krycie, o, żeby to było takie ciut mniej widoczne, ale też żeby to było w miarę widoczne. Scal warstwy. I jeszcze zrobimy sobie jeden efekt, czyli copy obrys wewnątrz. Dobra, dajemy sobie obrys wewnątrz, dajemy sobie no tyle, żeby było tak w miarę, o, coś takiego. I tutaj dajemy nakładkę. I po co zrobiłem tą warstwę tutaj u góry? Po prostu, żeby ten obrys działał, bo jak się nie da, nie zrobi się takiej drugiej samej tak u góry warstwy, to nie działa. I możemy sobie dać, no, taką białą, dajmy ciul, czy ja się będę bawił. Dobra, biała nakładka i mamy ładnie tło zrobione. Dalej, co można, moi drodzy, zrobić? No, jak mówiłem na początku odcinka, emocje. Emocje to jest bardzo ważna rzecz, czyli dajemy po prostu na przykład render skina, wasze zdjęcie, cokolwiek, co po prostu wyraża emocje, że ło, coś się dzieje, ale masny fest i w ogóle, nie? Mam na przykład takiego skina, super, Esacito jest skin, dajemy go na środek, centrujemy, super, masny fest i dajemy, czy w sumie nawet nie trzeba tutaj filtrów dawać jakichś szczególnych, ale dobra. Trzeba dać jakiś tutaj cień wewnętrzny, super, blask wewnętrzny, to jest super, blask zewnętrzny, taki biały w sumie nawet, dajmy sobie, albo dajmy na ekran, nakładkę. I rozmiar, dajemy sobie tak na fulla, żeby to fajnie było tam daleko i wyglądało. Dajemy cień, rozmiar cienia dajemy taki mniejszy troszkę, żeby, wiecie, żeby nie było za łatwo. I dalej, co robimy, moi drodzy? Klikamy sobie znowu utwórz nową warstwę. Tu mamy kolor taki fioletowy, a tu mamy taki niebieski, nie? Normalnie. To na tej nowej warstwie dajemy sobie coś takiego prawym znowu, tuż maskę przycinającą i klikamy B na klawiaturze, jak używam Photoshopa i mamy pędzel. No i żeby zrobić fajny efekt, klikamy tutaj B, żeby sobie wybrać kolor, potem tutaj kolor wybieramy i sobie mieszamy ten trochę pędzel, twardość na 0, no i sobie lecimy tu, gdzie jest to na niebiesko, to sobie tak zaznaczamy na niebiesko, nawet troszkę to zmniejszę, siema, żeby strona, która jest na niebiesko, była na niebiesko, a ta, która jest, moi drodzy, na kolor niebieski albo aqua, robimy na kolor niebieski albo aqua, no właśnie. I to tak samo działa z każdym kolorem, nie? No i tutaj sobie teraz szukamy jakiegoś fajnego krycia, na przykład takie coś, takie coś, takie coś, takie coś, takie coś, takie coś. Ja wybiorę takie coś, czyli ekran i po prostu zmniejszę tutaj sobie krycie. Esacito, Esacito. Albo nawet dajmy, ludzie, nakładkę i zwiększmy trochę jej tutaj to. O, Esacito, nie? I po prostu na przykład można sobie usunąć tutaj z włosów. Jest, jest, jest fajnie, dobra. To możemy sobie scalić, scal warstwy, no ale albo jednak nie. Dobra, to jednak tego nie scalam walić, tylko ja muszę zrobić tak znowu, tak, tak. Dobra, jest git. Mamy drugiego skina naszego, dajemy go z tyłu za naszym kolegą. No i tego skina tutaj, moi drodzy, ciut powiększamy, o, żeby tak wystawały tutaj te, żeby nam tutaj po prostu wystawał ten skin, nie? Teraz bierzemy sobie rozmycie gaussowskie i dajemy sobie coś takiego, coś takiego, coś takiego. I się też bawimy kryciem, na przykład tutaj dajemy takie krycie, jest jasne, takie fajne kontury, jasne, jest. No i mamy tak naprawdę miniaturkę zrobioną, czyli coś się dzieje, coś fajnego. Jeszcze tutaj na przykład, nie wiem, jakieś kolorki dajmy, na przykład, że o, tutaj tego trochę, tego, 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 super. Dajmy sobie tu, nie wiem, na nakładkę, tak, o. I co, na przykład weźmy sobie tutaj jeszcze, o, o, na przykład PNG do tego tutaj pięknego tego, GF skrpaka, bieramy sobie na przykład tego Sunbrusta, tyk, bieramy Sunbrusta, tyk, my sobie go za tego skina i widzicie, i za dużo rzeczy jest, czyli usuwamy, bo to na przykład tutaj nie pasuje, bo zacznie się robić po prostu bajzel na tej miniaturce, czyli dajmy na przykład coś innego może, może nie za dużo, coś skromnego, o, na przykład taka strzałka, tyk, strzałka, że wskazujemy na skina, o, jest, dobra, i nie trzeba napisu, żeby miniaturka wyrażała emocje, bo po prostu są tutaj emocje, nie? Są? Są, tak naprawdę. No ale dajmy sobie jakiś napis, weźmy sobie na przykład tutaj, z tej darmowej tutaj paczki od Aliego, Layer Style, dajemy na przykład napisy i stało się. Weźmy sobie na przykład ten biały i stało się, trzy kropki. Coś takiego typowego stało się, dajemy sobie to tak do góry, tak do góry, tak, o.
No i siema, tylko mi się nie podoba strasznie ten cień. Wiecie, no, odległość jest moim zdaniem taka tura i rozpiętość. Stało się, stało i możemy na przykład tu jeszcze dać to. Tutaj jakoś to strasznie nie zasłania. Jest, jest, działa, działa. Fajnie, fajnie. Stało się, mina. I widz patrzy, że o, tu jest taka mina, że o, coś się stało, no. Potem patrzy napis, stało się. Jeszcze w tytule dać stało się, to nie uwierzysz. Kropki, obok gwiazdeczki i gościu, masz klikalność miniaturki plus 100 normalnie, nie? Więc tak się robi proste miniaturki, moi drodzy. Tak się, tak najprościej się robi takie po prostu proste miniaturki. A rendery, jak nie umiecie robić renderów, albo znacie sobie kogoś, kto wam będzie robił za hajs. Chociaż render jeden to nie 10 zł, może 5 zł, zależy od gościa, który wam zrobi. A takie lepsze to trochę więcej. Coś takiego się wyświetla. Klikniesz, klikniesz, bo to ładnie wygląda. Czy możemy tu na koniec sobie na przykład cal widoczne. Się powiedzieć na przykład filkam RAW, albo jakimiś tutaj cytryl U. Jakieś dajemy tu kolorki, tu się kolorkami pobawimy, na przykład, że tutaj dajemy takie coś, tutaj takie coś i S, mamy miniaturkę. No. Nic trudnego, nic trudnego. Łatwe, łatwe. No, więc to tyle.